Państwo posłowie, panie wojewodo, szanowni państwo. Z okazji Dnia Energetyka, święta naszej branży, chcę złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia, a także podziękowania za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę. Energetyka od kilku lat nie jest łatwą branżą. Tym bardziej cieszę się, że pomimo wyzwań, jakie stawia przed nami otoczenie gospodarcze, mogę przy okazji naszego branżowego święta mówić o naszych sukcesach. Rok temu zapewniałem państwa, że dołożymy wszelkich starań, by Grupa PGE zachowała pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym. I dzięki państwa zaangażowaniu oraz naszej wspólnej pracy udało nam się osiągnąć znacznie więcej. PGE dziś umocniło się na pozycji lidera w polskim rynku elektroenergetycznym, będąc jednocześnie największym inwestorem w kraju i tym samym kołem zamachowym polskiej gospodarki, dając dziesiątkom tysięcy rodzin pracę i godziwe zarobki. Polsce potrzebne są dziś wysokosprawne aktywa węglowe zużywające mniej paliwa przy większej mocy i znacznie niższej emisji. Grupa PGE konsekwentnie inwestuje więc w rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych opartych na paliwach kopalnych. W tym zakresie decyzje zmierzające do odmłodzenia i unowocześnienia naszej floty wytwórczej były jak najbardziej trafne. Wychodzimy z założenia, że nowoczesna energetyka konwencjonalna to energetyka minimalizująca swój wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie charakteryzująca się wysoką sprawnością wytwarzania i dyspozycyjnością. Potwierdzają to osiągane przez PGE wyniki finansowe i systematyczny wzrost produkcji energii elektrycznej. To dzięki efektywnej modernizacji elektrowni Bełchatów grupa wyprodukowała w pierwszym półroczu 2017 roku o 10% więcej energii, a prawie 20 terawattogodzin z 28 terawattogodzin pochodziło z węgla brunatnego. To aż o 20% więcej niż przed rokiem. Te dane podkreślają nie tylko efektywność prac modernizacyjnych, ale przede wszystkim znaczenie paliwa, jakim jest węgiel brunatny, w polskim systemie energetycznym. Zarówno dla Polski, jak i dla PGE węgiel brunatny tuż po węglu kamiennym jest dzisiaj głównym surowcem, który pozwala na zabezpieczenie blisko 40% krajowej produkcji energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie zasobów tego paliwa jest od lat kluczowym zadaniem i troską grupy PGE. W ten sposób pracujemy na rzecz budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju i wartości firmy w perspektywie długoterminowej. Biorąc pod uwagę kończące się zasady eksploatowanych obecnie złóż, zasoby eksploatowane obecnie złóż oraz rolę tego paliwa w naszej działalności i miksie energetycznym, uruchomienie nowych odkrywek stanowi jedną z naszych strategicznych opcji rozwoju po 2020 roku. Decyzja w tym zakresie należy do polskiego państwa jako właściciela złóż i gwaranta bezpieczeństwa energetycznego. Chciałbym zapewnić państwa, że PGE wspiera wszelkie starania w kierunku uruchomienia nowych kopalń i eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego. Zwłaszcza, że w naszych krajowych warunkach to paliwo jest również najtańszym nośnikiem energii pierwotnej. Jego koszt, w odróżnieniu od innych paliw, jest przewidywalny i niezależny od wahań. Dziś pewne jest, że bezpieczeństwo energetyczne to dostęp do własnych surowców. I Polska ma jeden z najwyższych wskaźników niezależności energetycznej w Unii Europejskiej na poziomie 70%, gdy średnia unijna to około 40-45%. To dla nas powód do dumy. Mam głęboką nadzieję, że nowych odkrywek nie uniemożliwią nam dodatkowe koszty narzucane z zewnątrz. Mówię o polityce klimatycznej i opłatach za emisję CO2. Dołożymy wszelkich niezbędnych starań, żeby usunąć tę przeszkodę na drodze do nowych inwestycji w nowoczesną energetykę konwencjonalną. Obok gruntownej modernizacji Bełchatowa, ważna z punktu widzenia rozwoju grupy jest także rozbudowa elektrowni Opole, największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce po 1989 roku.
Dwa nowe bloki uplasują elektrownię Opole nie tylko w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale pozwolą też w znaczący sposób zwiększyć kluczową rolę całej grupy PGE w gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, czyli zapewnienie milionom polskich rodzin i setkom tysięcy firm stabilnego dostępu do relatywnie tanich dostaw energii elektrycznej. Tak chcemy postrzegać naszą rolę lidera nie tylko w sektorze elektroenergetycznym, ale i w całej krajowej gospodarce. Nowoczesna technologia wykorzystywana przy budowie opolskich bloków dodatkowo pozwoli na znaczne ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko, a ponadto zredukuje emisję dwutlenku węgla o około 25% na jednostkę wyprodukowanej energii. Zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem realizowane są pozostałe inwestycje grupy. Zaawansowanie przy budowie nowego bloku w Turowie o mocy 490 MW przekroczyło już 30%. Najostrzejsze normy unijne w zakresie standardów emisyjnych spełniać będą także nowe moce w elektrowni Dolna Odra. Projekt budowy nowego bloku znalazł się już w kolejnej fazie przygotowania inwestycji do realizacji. Zgodnie z naszą zaktualizowaną strategią biznesową, połączenie wysokiej elastyczności z efektywnością prowadzonych działań w każdym obszarze biznesu pozwoli nam wyjść naprzeciw coraz bardziej wymagającemu otoczeniu rynkowemu i regulacyjnemu. Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz inwestycjom w nowe technologie i modele biznesowe będziemy się rozwijać i budować wartość grupy. W tym dniu, kiedy zasłużenie świętujemy Dzień Energetyka, pamiętajmy, że bez waszego aktywnego udziału, rzetelnej, codziennej pracy nie uda się nam osiągnąć celów, które sobie stawiamy. A celem nadrzędnym, nie podlegającym żadnemu kompromisowi, jest bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jeszcze raz życzę Państwu satysfakcji, rozwoju zawodowego i sukcesu w życiu prywatnym. Dziękuję bardzo.